Dzisiaj połączenie międzynarodowe Londyn-Warszawa i wyjątkowy gość, który przewidział wyniki wyborów w Polsce, Cezary Klimczuk, student ekonomii w Londynie i data scientist. Good day! Dzień Hello, dobry. cześć Janek, miło Cię widzieć, dziękuję za Jak zaproszenie. pogoda w Londynie, powiedz? Wiesz co, pogoda w Londynie bardzo ładna, dzisiaj mamy bardzo słoneczny dzień. Sporo słońca Natomiast właśnie widzę, pada tam do Ciebie. Tak, to prawda. Natomiast powiem Ci, że jeżeli chodzi o Londyn, to tutaj to, co jest, że tak powiem, na chwilę obecną nie jest w ogóle wyznacznikiem, co będzie się działo za, powiedzmy, godzin dwie, bo możemy się obudzić do upalnego dnia, że tak powiem, za 2 godziny może nas spotkać monsunowy deszcz. Także tutaj... Szybko się to na wyspach zmienia. Powiedz, bo jesteśmy Dokładnie. w środku wakacji, na dobrą sprawę. Miałeś już taki moment, żeby trochę odpocząć, pourlopować się? Wiesz co, powiem Ci tak, że teraz jestem bardzo, że tak powiem, zajęty przygotowywaniem się do aplikacji na studia magisterskie na kierunek sztucznej inteligencji. Wow. Także, że tak powiem, modele graficzne sieci bajesowskich zabierają więc bardzo dużo mojego czasu, bardzo dużo mojego dnia ostatnimi czasy. Natomiast teraz w sierpniu, w połowie sierpnia będę miał okazję właśnie spotkać się z rodziną w Gdańsku pierwszy raz po lockdownie, także będzie też okazja, żeby troszeczkę w Polsce Pięknie. odpocząć. Ja miałem właściwie zakończyć tym pytaniem, ale skoro wspomniałeś o czym nie wiedziałem, prawdę mówiąc, o studiach ze sztuczną inteligencją, kojarzysz taki serial produkcji HBO Westworld? Coś ci się obiło o uszy? Wiesz co, nie Tam słyszałem. był to jest serial science fiction, w każdym razie chodzi o to, że był tam komputer, który przewidywał losy każdego z uczestników. Okej. To Wiesz jest... co? Czy to jest możliwe, twoim zdaniem, w takim prawdziwym świecie? Wiesz co, powiem Ci tak, to jest pewien tak jakby podzbiór sztucznej inteligencji, o czym rozmawiamy. To, o czym mówisz, te science fiction, które, że tak powiem, tak przedstawia sztuczną inteligencję, jest określane mianem generalnej sztucznej inteligencji, czyli pewien twór, który jest w stanie, że tak powiem, mieć ponadludzkie siły i w sposób, że tak powiem, pewien ludzki sposób się porozumiewać z ludźmi. Także od tego jesteśmy jeszcze troszeczkę daleko, natomiast postępy w tej dziedzinie są robione ogromne, Może i także dobrze. być może za naszego życia coś takiego się stanie. Trochę mnie przeraża taka wizja, chociaż pewnie kiedyś do niej dojdzie. Okej, ja raczej staram się unikać tematów politycznych w swoich rozmowach. Dzisiaj będzie odrobinę inaczej, bo jak ja wspomniałem, przewidziałeś wyniki wyborów w Polsce, zaraz dojdziemy do tego, ale po kolei. Zajmujesz się obecnie czymś, co nazywa się data scientist. Po polsku często ten zawód określa się zawodem przyszłości. Najprościej mówiąc, ale ja jestem laikiem, analizujesz dane, chociaż myślę, że to nieco bardziej skomplikowane. Tak, wiesz co, kiedy staram się wytłumaczyć, czym jest zawód data science, ja bardzo lubię porównywać go do pewnego detektywa XXI wieku. Bo często w opowieściach kryminalistycznych mamy sytuacje, w której Sherlock Holmes spostrzegł, że pani Hudson wróciła z lśniąco czystymi butami z zaboconego lasu, a gosposia nie była obecna podczas zdmuchiwania świeczek podczas kolacji, więc na tej podstawie Sherlock Holmes wydedukował na przykład, że ogrodnik Owen brał udział w zabójstwie hrabiego McCarthy'ego. Historia zupełnie zmyślona. Nigdy nie czytałem kryminalistyki. Natomiast ona Okay, bo poniekąd... robisz konkurencję Conan Doyle'owi w tym momencie. Tak, ale to poniekąd takie przedstawienie sprawy bardzo fajnie określa, czym zajmuje się data scientist dzisiaj. Bo tak jak Sherlock Holmes miał na przykład fajkę i lupę do przeprowadzania swoich różnych takich testów, eksperymentów, tak dzisiaj data scientist ma bardzo szeroką gamę algorytmów i modelów probabilistycznych, za pomocą których może badać struktury danych i wyłapywać pewne informacje, które nie są dostępne człowiekowi na taki pierwszy rzut oka, po prostu patrząc na tabelkę liczb. Więc jest to coś w rodzaju detektywa, który najpierw wyciąga informacje, a potem stara się złożyć to w jedną całość i może jeszcze nawet do tego coś przewidzieć. Nieźle. Pojawiły się takie raporty, ja to sobie wypisałem, które pokazują, że w tym roku każdy z nas przeciętnie wytwarza 1,7 megabajta informacji na sekundę, a łączna liczba danych na świecie przekroczy 45 zettabajtów.
dla mnie jakaś abstrakcja totalna, ale takie ogromne zbiory proszą się o analizę, o to, żeby ktoś taki jak ty się tym zajął. To prawda. Jeżeli chodzi o naszą aktywność w sieci, to jak się zachowujemy, każda nasza aktywność, każdy nasz ruch, czyli na przykład kliknięcie w link, scrollowanie, patrzenie przez jakiś czas na dany content wyświetlający się na stronie, to są ślady, które my po sobie zostawiamy. Te ślady, one są kolekcjonowane i one sobie żyją swoim życiem, one tam są. To nie oznacza, że każdy nasz ruch jest od razu analizowany przez setki tysięcy algorytmów momentalnie, żeby tylko się dowiedzieć, że tak powiem, gdzie pójdziemy za następne 3-4 minuty. Natomiast są to dane, które są na pewno kolekcjonowane przez duże korporacje i inne instytucje publiczne, które potem mogą się przydać w budowaniu różnych modeli do treningu. Właśnie, a propos tych dużych korporacji, żebyśmy dali jakiś przykład. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę chyba, że te duże firmy z tego korzystają. Tutaj też mam wypisane, że liderem w tego typu biznesie jest chociażby Amazon. On analizuje dane, które perfekcyjnie określają preferencje zakupowe klientów. To się na pewno przydaje, prawda? Mogą przewidzieć, ile czego zejdzie, jakieś najlepsze ceny. Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o takie duże korporacje, bardzo często zachwycamy się nad tym, w jaki sposób używają bardzo nowych technologii, bardzo skomplikowanych algorytmów do robienia tych wszystkich rzeczy. Natomiast bardzo rzadko pojawia się pytanie, w jaki sposób te wszystkie firmy rozpoczynały. Ja miałem okazję teraz przez rok pracować dla jednego z londyńskich startupów, Stint.co. Jest to startup, który zajmował się pomaganiem małym biznesom poprzez wysyłanie im studentów na 2, 3, 4 godzinne zmiany. Więc jest to coś w rodzaju takiego Ubera dla restauracji czy małych biznesów. I teraz jeżeli się zastanowisz mniej więcej nad w jaki sposób to wygląda z dużymi korporacjami, one zaczynając, te wszystkie procesy, tak jakby one były wszystkie przeprowadzone manualnie. Wszystkie ceny były ustawiane manualnie przez zbiór ludzi. Potem dopiero, kiedy ten biznes się rozrastał, ten rozrost tego zespołu manualnego, który robił te wszystkie zadania, on był niemożliwy. Więc na początku wyglądało to w ten sposób, że były wprowadzane algorytmy decyzyjne. Bardzo proste algorytmy, które byłby w stanie zrozumieć każdy. Jeżeli na przykład Jan Iksiński kupił produkt X na przykład 3 miesiące temu, to pewnie kupi go teraz. Bardzo proste algorytmy. Dopiero z każdą iteracją produktu data scientiści pracują bardzo ciężko, żeby te nowe algorytmy, one faktycznie przekładały się na wartość biznesową. Dopiero wtedy one są wdrażane. Więc obecnie, jeżeli mamy takie ogromne korporacje jak Amazon czy Facebook, tak, prace nad optymalizacją tych wszystkich algorytmów, czyli na przykład zoptymalizowanie danego algorytmu na przykład o 0,5%, od razu przekłada się na ogromne zyski, na miliony dolarów, które te firmy zarabiają. Dlatego też ten przemysł data science, on rośnie w tak bardzo szybkim tempie, bo data scientist to jest osoba, która de facto umożliwia biznesowi rośnięcie do rozmiarów takich, do jakich nie byłoby to możliwe używając tylko i wyłącznie, że tak powiem, pewnych manualnych procesów. I to jest ciekawa rzecz, chyba najważniejsza w tym, co teraz powiedziałeś, że jest to takie realne przełożenie na biznes, bo o to w tym chodzi, prawda? Czyli to co robią data scientiści, to realne przełożenie na biznes. No moglibyśmy jeszcze o tym pewnie więcej pogadać, że mamy jeszcze Ubera właśnie który określa ceny przejazdu dopasowaną do kursu, Spotify, Netflix, Facebook, wiemy o tym doskonale, bo to analogiczne sytuacje, a zbierając to wszystko, o czym powiedzieliśmy w pigułkę, jak możesz w dwóch zdaniach jeszcze powiedzieć, czym się zajmuje data scientist, tak, dla utrwalenia? Jasne, data scientist to jest osoba zajmująca się de facto rozwiązywaniem problemów, jaki ma biznes. To sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, bo firma może zatrudnić zwariowanego geniusza, który będzie w stanie stworzyć model, który przewiduje nie wiadomo co, na przykład kolor koszulki osoby, która kupuje dany produkt. Natomiast jeżeli nie przekłada się to na żadną wartość biznesową dla firmy, w takim razie taki model jest zupełnie bezużyteczny. Także jest to osoba, która rozwiązuje realne problemy firmy, tak żeby albo zwiększyć jej przychody, albo żeby zminimalizować koszty. I stosuje do tego różne. Łączy się tutaj wiedza biznesowa z matematyką, statystyką i programowaniem po prostu. Absolutnie, absolutnie. To jest coś, co bardzo się słyszy, że to są takie główne komponenty data scientista.
Jeżeli miałbym tutaj wskazać, co jest takim głównym komponentem, to ja bym powiedział, że jest to taka ciekawość matematyczna i powiedzmy taki dryg do rozwiązywania pewnych problemów probabilistycznych i statystycznych. Bo powiedzmy, że jeżeli jesteś taką osobą, która jest zainteresowana takimi sprawami, to nauka programowania dla osoby ścisłej raczej nie powinna stanowić większego problemu, a wiedza i doświadczenie biznesowe przychodzi tak naprawdę z czasem, z pracą w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym startupie czy organizacji, prawda? Biorąc osobę z drugiego końca tak jakby tego spektrum, czyli osobę, która ma ogromne doświadczenie biznesowe, pracowała w wielu organizacjach, bardzo dobrze wie, jak zachowuje się rynek, to jest to w dużej mierze osiągalne dla większości osób, żeby nauczyć się programowania na wystarczającym poziomie. Natomiast bez tego drygu, bez takiej ciekawości matematycznej, bez takiej powiedzmy intuicji, którą kształcimy sobie już w bardzo młodym wieku, bardzo, bardzo ciężko byłoby takiej osobie zająć się tym, czym zajmuje się data scientist. Bardzo często też widziałem na różnych portalach społecznościowych, na LinkedInie, na Facebooku, na YouTubie, bardzo często takie powiedzmy kursy czy takie filmiki na zasadzie nie potrzebujesz żadnej matematyki. My nauczymy cię machine learningu, możesz znać machine learning bez żadnych fundamentów. I ja to poniekąd rzucam do jednego worka z takimi reklamami typu stosując ten jeden prosty trik przy tradowaniu Bitcoinem możesz zarobić $1500 dziennie. Myślę, że to jest coś podobnego. Niestety nie da się zbudować... Wiesz, wymień 30 argumentów, które ci się tutaj nie zgadzają. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest... Trochę coś takiego, ale ty, że tak sobie zażartuję, jesteś odrobinę takim wróżbitą, tylko że zamiast fusów masz liczby. I na tej podstawie działa. Tak, ale wiesz co, powiem ci tak, to jest pewien stereotyp, jeżeli chodzi o data scientistów czy machine learning generalnie, ponieważ te pewne przewidywania, które, że tak powiem, data scientist tworzy modele, żeby one dawały pewne przewidywania, one nie są tak jakby decydujące. One po prostu, praca data scientista polega na nałożeniu pewnych ram prawdopodobieństwa na różnego rodzaju wydarzenia, tak? Żaden szanujący data scientist nie podejdzie do ciebie i nie powie, dam sobie obciąć rękę, że Jan Iksiński za miesiąc odnowi subskrypcję Amazon Prime. Tak się nie dzieje. Praca data scientista polega na tym, że jeżeli rzucasz monetą 1000 razy i 600 razy wypadnie ci orzeł, to data scientist do ciebie przyjdzie i powie, wiesz co, coś jest nie tak z tą monetą. Prawda? Statystycznie to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby 600 razy wypadł ci orzeł, więc coś z tą monetą jest nie tak. I tego typu analiza jest bardzo przydatna na przykład w instytucjach finansowych, gdzie istnieją bardzo duże zespoły do analizy przelewów i transakcji finansowych, żeby wykrywać potencjalne pranie brudnych pieniędzy. I wtedy data scientist przychodzi właśnie do swojego szefa i mówi, wiesz co, przeanalizowałem milion transakcji, transakcje Jana Iksińskiego wyglądają bardzo dziwnie, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jego seria transakcji wyglądałaby dokładnie w ten sposób w realnym świecie, trzeba to dokładnie sprawdzić. I na tym polega praca data scientista, stwierdzenie, co jest prawdopodobne, a co jest mniej prawdopodobne. Więc duża tutaj doza prawdopodobieństwa, prawda? Dokładnie. Dostałeś nagrodę, ona się nazywa The Explore Econ 2020 Award, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Za prezentację badań pod tytułem, przypomnisz ten tytuł? Pamiętasz? Wiesz co, chyba tak. To jest Letting the Machines do the Maths. I potem chodzi jeszcze o ruchy w kryptowalutach i sztuczną inteligencję. Mniej więcej, powiedz coś więcej, parę słów więcej o tym, bo to ciekawy temat. Wiesz co, w skrócie, ten tytuł tej pracy mógłby się nazywać ile będzie kosztował Bitcoin za 3 minuty. Ile? Tak, ile będzie kosztował Bitcoin za 3 minuty. No to powiedz to jest... ile, bo ja bym tam obstawił trochę. Wiesz co, musiałbym się zapytać mojego modelu. Natomiast tak już bardziej poważnie, był to konkurs organizowany przez Departament Ekonomii na moim uniwersytecie, gdzie studenci ze wszystkich roków de facto prezentowali swoje badania naukowe. Ta moja praca była częścią mojej pracy licencjackiej. W tej pracy skupiłem się na zbudowaniu sieci neuronowej, która analizuje ostatnie 45 minut ruchów rynkowych na rynku kryptowalut i stara się przewidzieć, czy przez następne 3 minuty cena kryptowaluty Ethereum
wzrośnie czy zmaleje, czy ten trend jest wzrostowy czy spadkowy. I to jest, i zrobiłem to za pomocą zaprojektowania sieci neuronowej. Sieć neuronowej dla osób niezaznajomionych z machine learningiem jest to pewien sztuczny twór, który stara się odzwierciedlić sposób, w jaki działa nasz mózg poprzez neurony i połączenia neuronowe. Więc ten model tak naprawdę uczy się, w jaki sposób poniekąd zgadywać, jaki będzie ruch. Także Czy ty już grasz na giełdzie i ile już masz odłożone na koncie? Wiesz co, Janek, jak widziałem to pytanie rodzące się na twojej twarzy i to jest pytanie, które zawsze pojawia się, kiedy opowiadam o tej pracy naukowej, to znaczy, że zarabiasz miliony, tak? To czemu tutaj siedzisz, a nie jesteś zarobiony zarabianiem milionów? Jeżeli chodzi o tą pracę naukową, ona jest, faktycznie ten model, który stworzyłem, on jest w stanie wychwytywać, czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy na danym rynku. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo uproszczony model z tego względu, że on nie bierze pod uwagę różnych takich bardziej skomplikowanych kwestii związanych z handlowaniem instrumentami finansowymi, takich jak spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, takich jak na przykład marża, jaką naliczają różne platformy za aktywność na rynku. Także jest to model bardzo uproszczony, który był w stanie przewidzieć faktycznie, jaka będzie największa i najniższa transakcja za 3 minuty. Natomiast wymaga to bardzo dużo pracy, żeby coś takiego zaimplementować w rzeczywistości. Z takich ciekawostek mogę ci powiedzieć, że jedną osobą oceniającą te prace był szef dywizji Data Science w banku HSBC w Londynie, pan Mark McDonald, z którym miałem okazję akurat rozmawiać na temat na tego typu tematy, w jaki sposób jest dzisiaj robione automated trading i bardzo podobne modele, oczywiście dużo szersze, biorące pod uwagę dużo, dużo większą ilość zmiennych, są właśnie implementowane w bankach i w instytucjach finansowych. Także jest to faktycznie coś, co dzisiaj w przemyśle finansowym jest używane. No to ja życzę ci tego, żebyś kiedyś już mógł robić bardziej zaawansowane i faktycznie te modele i grać na giełdzie i odnosić sukcesy. Jasne. Chciałbym teraz przejść do tego, czym chyba cały czas na dobrą sprawę żyjemy u nas w Polsce, bo to jest aktualny temat. 12 lipca odbyła się druga tura wyborów. Ty przewidziałeś wyniki i pomyliłeś się o 0,06%. No to tak, jakbyś się w ogóle nie pomylił praktycznie. Tak, ta skala błędów właśnie przypomina poniekąd trochę wróżbiarstwo, tak jak powiedziałeś. Natomiast sam model sam w sobie wróżbiarski nie był. Ja starając się analizować tego typu rzeczy i zajmować się tym tematem, staram się zachować jak największą apolityczność, jak mogę, dlatego że staram się tutaj analizować pewne trendy elektoratów i tutaj poniekąd nie ma miejsca na swoje tak jakby sympatie czy antypatie polityczne, prawda? Także. Ale jak tego dokonałeś? Tego nam także, jak się robi jasne, coś takiego. Jasne, wiesz co? Nie rzucałeś raczej monetą. Może Andrzej, może Rafał, no zobaczymy. Wiesz co, mógłbyś się zdziwić, ale powiem ci tak, od początku, bo jeżeli chodzi o polską scenę polityczną, to od 2005 roku polska scena polityczna zmieniła swój krajobraz zupełnie. Od 2005 roku mamy dwie główne partie polityczne, które przekazywały sobie po prostu władzę z ręki do ręki tak naprawdę. Polska polityka bardzo się nie zmieniła przez te ostatnie 15 lat z racji tego, że żadnej partii nie udało się przełamać tego duopolu politycznego. Z tego też powodu przez ostatnie 4 wybory prezydenckie, to były 4 wybory prezydenckie, w których do drugiej tury dostali się kandydaci dokładnie tych samych dwóch partii, jedna ze zmienionym szyldem, ale to jest wciąż ta sama partia. I teraz, żeby metodą, którą wykorzystałem do starania się zrobienia pewnych symulacji w 2020 roku, analizowałem pewne trendy, które były obecne w ostatnich 3 wyborach, 2005, 2010 i 2015. Żeby wygrać drugą turę wyborów prezydenckich, głównym celem do tego jest poszerzenie swojej bazy wyborców, tak? Więc w poprzednich 3 wyborach starałem się przeanalizować, jak ta baza wyborców zwiększała się na skali powiatu. Więc analizowałem 382 okręgi powiatowe z danych PKW i chciałem stworzyć model, który jak najlepiej by odzwierciedlał przyrosty poparcia, biorąc pod uwagę wyniki kandydatów innych partii bądź wyniki tego samego kandydata. Więc stworzyłem model, który poniekąd pasował do poprzednich 3 wyborów, tak?
I teraz czekałem na wyniki pierwszej tury wyborów w 2020 roku. Widząc wyniki exit poll i widząc, że prezydent Duda uzyskał powyżej 43%, grubo powyżej 40% poparcia, poniekąd moja intuicja podpowiadała mi, że już pan prezydent Duda ma duże szanse na to, żeby tą drugą turę wygrać. Natomiast wziąłem te wyniki z pierwszej tury i starałem się dopasować do modeli poprzednich ze zmianą pewnych parametrów tych modeli, odzwierciedlając poniekąd klimat polityczny, w którym dzisiaj żyjemy. I zmiana tych parametrów dała mi pewne spektrum możliwości, co może się wydarzyć w przyszłości. I ja w kontekście tego spektrum stworzyłem ćwierć miliona światów, dokładnie 262 144 dla tych bardziej zainteresowanych matematyką, bo będzie zagadka, dlaczego akurat tyle. Natomiast w tych ćwierć milionach światów ja sprawdzałem, jaki byłby wynik wyborów. I około 70% tych światów prezydent Duda wygrywał te wybory. Natomiast takim najbardziej częstym wynikiem było właśnie 50,97% dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc to była tak średnia, ta mediana tych wszystkich wyników, która była, tak jak już wspomniałeś, o 600 odchylona od tego rzeczywistego wyniku. Ty też napisałeś to na swoim profilu facebookowym, że te wyniki nie były dla ciebie zaskoczeniem, jakby spodziewałeś się tego. Wiesz co, to prawda. Oglądając wyniki exit poll, czyli wieczór wyborczy już w drugiej turze i widząc, że Ipsos na początku dawał 50,4% prezydentowi Dudzie, ja poniekąd byłem już w 95% pewien, że on te wybory wygrał, dlatego że metodologia Ipsosu polega bardzo mocno na założeniach takich, że to są badania opinii publicznej. To jest badanie, w jaki sposób elektorat mówi ci, że zagłosował. Więc poniekąd ta metodologia, ona jest bardzo narażona na różnego rodzaju błędy i poniekąd wiedziałem, w jaki sposób ona jest zmienna, tak? Mówiąc o tych sondażach jako bardziej generalnym zjawisku, ja tutaj miałem okazję obserwować, jak te dane sondażowe z różnych sondażowni się zmieniały przed wyborami. I te nie dość, że średnia tych sondaży była dużo dalej oddalona od rzeczywistego wyniku w porównaniu do mojego modelu, to również odchylenie standardowe, te skakanie tych wyników sondażowych, ono było dużo bardziej chaotyczne niż to spektrum możliwości, jakie ja dałem według swojego modelu. Także te dzisiejsze badania sondażowe, te metody CAT i CAVI i tak dalej, one są bardzo mocno, one mają duży problem z wyciąganiem pewnych wniosków na temat pewnych preferencji behawioralnych różnych części elektoratu. Także tak, tutaj wynik wyborów... Dla tych osób, które byłyby bardziej zainteresowane tym, co zrobiłeś, to powiedzmy, że pod tym właśnie nagraniem znajdziecie link z twoim artykułem, z twoimi symulacjami. No będzie pewne utrudnienie, bo to jest po angielsku artykuł, ale może sobie... jest napisany przystępnym językiem, także napisany przystępnym językiem, dokładnie tak. Także odsyłamy do tego linku cały artykuł, w którym przewidziałeś wyniki wyborów i dokładnie przedstawiasz to, o czym teraz pokrótce tak naprawdę tylko rozmawiamy. Mhm. Powiedz jeszcze, czy jeżeli w Polsce nie byłoby kampanii wyborczej, nie byłoby to wszystko pompowane tak mocno, jak było, to uważasz, że ten wynik wyborów byłby taki sam? Wiesz co, myślę, że tutaj swoim pytaniem po części zahaczasz o ten epizod z wyborami, które miały się odbyć 10 maja i o tym, jak te wyniki sondażowe były tak jakby oddalone od tych, które faktycznie mieliśmy okazję obserwować po wyborach. Było to spowodowane tym, że w Polsce mamy taki trend, że elektorat danej partii w bardzo zaskakujący sposób jest bardzo posłuszny kandydatowi danej partii, bo jeżeli pani Małgorzata Kidawa-Błońska przed wyborami 10 maja bardzo stanowczo mówiła, że te wybory należy zbojkotować, to ten bardzo niskie sondaże właśnie wynikały z tego faktu, że elektorat Platformy Obywatelskiej był zmotywowany do tego, żeby na te wybory nie iść. Dopiero wznowienie tej kampanii wyborczej po 10 maja sprawiło, że te sondaże zostały urealnione. Więc te wyniki sondażowe, które miały miejsce przed 10 maja, one w żaden sposób nie odzwierciedlały preferencji wyborczych całej populacji Polski. One tylko i wyłącznie wskazywały na fakt,
że duża część elektoratu jednej partii de facto zdecydowała się, że na pewno nie pojawi się na tych wyborach. Także tutaj kampania wyborcza miała ogromny wpływ na to, na wyniki wyborów prezydenckich. Ale też nie masz takiego wrażenia, może to jest tylko moje wrażenie, że te nasze poglądy w Polsce bardzo często są takie, jakby to powiedzieć, niezmienne, że są, wiesz, rodzice cię tak wychowali, rodzice głosują na tę partię, no to już dzieci klasycznie również na tę samą. Wiesz co, powiem ci tak, że to było jednym z bardzo dużych założeń mojego modelu, bo jeżeli spojrzysz sobie na parametry mojego modelu, tutaj akurat przyrost poparcia dla kandydata w danym powiecie był bardzo mocno skorelowany z jego wynikiem w pierwszej turze. Także mamy tutaj, to wskazuje i te parametry były najwyższe od właśnie 2005 roku, więc tutaj to bardzo wskazuje na fakt bardzo dużej polaryzacji politycznej w Polsce, tego jak bardzo jesteśmy podzieleni i wskazuje to również na fakt, że nasze preferencje są w dużej mierze niezmienialne na przestrzeni powiedzmy 5-10 lat. Też warto wspomnieć fakt, że wiele sondaży przed wyborami wskazywało, że istnieje ogromna pula ludzi niezdecydowanych, którzy jeszcze na 2 dni przed wyborami nie wiedzieli, na kogo zagłosują. Chyba niektóre sondaże wskazywały, że jest to nawet 11% wyborców. Powiem ci szczerze, że jest to coś, co ja nie do końca wierzę, z tego względu, że ja może jestem młodą osobą, ale od młodego wieku interesuję się polityką i w moim rodzinnym mieście nigdy nie widziałem, żeby na balkonach czy na płotach były wywieszane banery czy plakaty wyborcze. Obecnie żyjemy w społeczeństwie, które jest bardzo mocno spolaryzowane i duża część ludzi wie i jest zdecydowana, na kogo zagłosuje. Ta grupa niezdecydowanych wyborców w sondażach, ona wynikała głównie z faktu, że ludzie po prostu nie chcą się do końca przyznawać, na kogo zagłosują. Są pewnie czynniki behawioralne, które sprawiają, że duża część elektoratu nie chce poniekąd dzielić się tą informacją, na kogo zagłosuje. No właśnie, bo dane sondaże sondażami, a życie życiem właśnie. To prawda. Jeżeli chodzi Ale czy też, nie masz też takiego wrażenia czasami, że może zbyt często opieramy się na jakichś zasłyszanych właśnie opiniach, a za mało na danych? Właśnie na twardych danych, na analizie i to już nie tylko w kontekście chociażby samych wyborów, ale w ogóle tego, co nas w życiu otacza. Wiesz co, na pewno wspomniałeś tutaj o opiniach, tak, w kontekście sondaży to są dane tak jakby zbierania opinii. Sondaże w głównej mierze opierają się tutaj o opinie. Nie ma tutaj, że tak powiem, większej twardej analizy danych. Natomiast ja tutaj widzę troszkę szerszy problem w społeczeństwie, dlatego że bardzo często, kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakimiś danymi, gdzie znajdujemy w internecie, w telewizji, bardzo często je konsumujemy w sposób bezrefleksyjny. Jeżeli widzimy jakieś dane, które są wyrażone w procentach, w tysiącach, w setkach tysięcy, bardzo często te dane przyjmujemy bezrefleksyjnie, bierzemy je do świadomości, przyjmujemy za pewnik i nie zadajemy sobie pytania, ale co właściwie te dane oznaczają? Co ta liczba, którą widziałem kilka sekund temu, właściwie chce mi powiedzieć? I to jest ogromny problem, że nie zadajemy sobie tego pytania. Zadajmy sobie teraz pytanie odnośnie bardzo dużych liczb, bo to pora na kolejny temat, którym od miesięcy żyje już nie tylko nasz kraj, ale cały świat tak naprawdę, czyli COVID-19. Te liczby cały czas rosną, widać to wyraźnie, zwłaszcza po Stanach Zjednoczonych czy Brazylii, ale czy te dane dotyczące koronawirusa są z twojego punktu widzenia wiarygodne? Wiesz co, tak, masz rację. Jeżeli chodzi o dane ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, tutaj liczba zgonów w Brazylii już jest bliska około 100 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych te zgony, niestety liczba zgonów przekroczyła 150 tysięcy. Natomiast bardzo cieszę się, że ten temat poruszasz, bo jest to poniekąd temat, nad którym teraz piszę kolejny artykuł, który powinien się pojawić na początku następnego tygodnia na moim profilu na medium.com, także gorąco zachęcam do śledzenia mojego profilu. Mogę już teraz zdradzić, że ten artykuł będzie miał bardzo kontrowersyjny tytuł, natomiast dane zawarte w tym artykule już aż tak kontrowersyjne nie będą. Bo chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt, że jeżeli przeprowadzimy sobie pewien eksperyment myślowy, powiedzmy, że ja jutro wyjdę do sklepu po bułki
i zostanę potrącony przez autobus i nie będę miał zbyt dużo szczęścia i niestety umrę na miejscu, sekcja zwłok wykaże, że w swoim organizmie byłem zarażony wirusem SARS-CoV-2, to pojawi się pytanie, czy moja śmierć została spowodowana wirusem SARS-CoV-2, chorobą COVID-19, czy był to inny czynnik? I to pytanie może brzmieć paradoksalnie. Natomiast to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, jeżeli chodzi o liczenie liczby zgonów i o ocenianie śmiertelności tego wirusa. Bo jeżeli... No właśnie, bo bardzo często jest to jako czynnik współistniejący dopisywany po prostu. I ja też już się gubię, na ile to faktycznie COVID kogoś wykończył, a na ile po prostu były to inne choroby, a COVID był tylko taką wisienką, że tak powiem, ale może nie przesądził wcale o tej śmierci. Wiesz co, powiem ci tak, ja z racji tego, że ja nie mam wykształcenia medycznego, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ja bardzo stronię od wypowiadania się na ten temat na płaszczyźnie medycznej. Ja uważam, że w dzisiejszym społeczeństwie mamy ogromny problem z szerokimi masami ludzkimi, będącymi ekspertami dokładnie we wszystkich dziedzinach. Także stronię tutaj to od oceniania... My nie bądźmy w takim razie. Tak, stronię tutaj od oceniania pewnych rzeczy medycznych. Natomiast rzeczą, na którą się znam, to są dane. I analizując dane, możemy wyciągnąć pewne wnioski, bo jeżeli coś faktycznie jest czynnikiem śmiertelnym, który przekłada się na pewne negatywne skutki, które dzieją się w organizmie, to prowadzi do obniżenia długości życia. Czyli mamy taką sytuację, jeżeli chodzi na przykład o palaczy. Średnia długość życia palaczy jest około, nałogowych palaczy, jest około 10 lat krótsza niż ludzi niepalących. W kontekście alkoholu, nałogowego alkoholizmu, ta średnia jest od 4 do 5 lat krótsza. Jeżeli chodzi o COVID, o chorobę COVID-19 i średni wiek zgonu osób, które zachorowały na COVID-19, ta średnia wieku jest niższa od normalnej średniej wieku zgonu o 0 lat. 0 lat. To jest dokładnie sytuacja, dlatego że przeanalizowałem dane na przykład z Niemczech, Wielkiej Brytanii. Jeżeli przeanalizujemy sobie, jaki był średni wiek zgonu na przykład mężczyzny w Niemczech chorującego na COVID-19, to było 79,6 lat. To jest podobny wiek, w jakim umiera większość populacji w Niemczech. Także te dane zdają się wskazywać na fakt, że COVID nie jest główną przyczyną śmierci, jest on tylko swego rodzaju katalizatorem prowadzącym do tego, że dany organizm jest wystawiony na niższy poziom odporności i to może poniekąd pośrednio prowadzić do większych problemów. Natomiast nie wydaje się, że jest to choroba na chwilę obecną, która jest głównym powodem śmierci tylu osób na świecie. Wydaje się, że jest to tylko i wyłącznie katalizator. To ja czekam w takim razie i myślę, że nie tylko ja na artykuł, który się ukaże. Niedługo odsyłamy w takim razie. Przypomnij raz jeszcze adres, gdzie będziemy mogli znaleźć ten artykuł. Jest to strona medium.com. Na moim profilu LinkedInowym, jak i na moim profilu Facebookowym na pewno będę udostępniał ten artykuł. No dobra, to może trochę weselszy temat jeszcze teraz, przeskakując z pandemii. Powiedz, czym dokładnie, znaczy wiemy już mniej więcej, kim jest data scientist, ale jak wygląda twoja praca w Londynie, bo to mnie interesuje, czy ona się jakoś trochę różniła by od tego, co robiłbyś w kraju? Czy jest jakoś może bardziej prestiżowa, pewnie bardziej biznesowa w Londynie, bo to w końcu taka europejska stolica biznesu poniekąd? Myślę, że na pewno Londyn oferuje bardzo szeroką gamę możliwości, zarówno dla studentów, jak i dla absolwentów, i dla ludzi chcących, że tak powiem, pracować w bardzo nowym przemyśle, jakim jest data science. Tutaj jeżeli chodzi o ilość możliwości i to, w jaki sposób możemy używać to naszą wiedzę data science oferuje, to jest ogromna skala możliwości. Jeżeli chodzi o samą pracę w Londynie samą w sobie, tutaj z powodu pandemii koronawirusa możemy obserwować taki trend, że cała praca jest przeniesiona tak jakby na pracę zdalną. Wszyscy pracują z domu tak naprawdę. Całe ogromne firmy, ogromne korporacje, wszystko zostało zorganizowane w taki sposób, że tutaj jest praca z domu. Także obserwujemy tutaj taki ogromny shift pod tym względem. Tak? To było ten, że tak powiem, proces, on już
miał pewne podstawy już tak jakby na tej poprzedniej normalności, powiedzmy sobie, dlatego że ja jako student pracowałem de facto przez całe swoje studia, ale bardzo często była to praca zdalna, kiedy faktycznie pracowałem albo z domu, albo z uniwersytetu, także już te pewne procesy były tutaj, że tak powiem, wypracowane. Także tutaj ta praca w Londynie, ona jest bardzo, że tak powiem, elastyczna. Praca w startupach jest bardzo dynamiczna, ponieważ istnieje bardzo duża dynamika, jeżeli chodzi o porozumiewanie się z ludźmi na wysokim szczeblu kierującymi całą organizacją. Ta cała struktura organizacyjna, ona nie jest aż tak sztywna jak w większych organizacjach. Także ta praca na pewno się różni, ona jest na pewno dużo bardziej dynamiczna i bardzo ciekawa. Niestety w Polsce nie miałem jeszcze okazji pracować, natomiast widzę poniekąd pewne różnice tutaj. No i mają świetne kebaby w Londynie, to jest mistrzostwo świata. To prawda, tak. To jest jeden powód, dla którego mógłbym to robić. No właśnie, ale czy bym mógł? Kilka szybkich rad dla osób, które chciałyby się zajmować czymś takim jak ty. Ja to już mówię o swoim osobistym przykładzie. Prawie oblałem statystykę na studiach i zawsze byłem cieniutki z matmy, czyli podejrzewam, że perspektywy marne na robienie czegoś takiego. Wiesz co, to bardzo zależy, że tak powiem, przez jakiś... Nie oszukuj, nie okłamuj mnie teraz. Powiem ci absolutnie szczerze, to bardzo zależy od tego, w jaki sposób postrzegamy matematykę. Bo matematyka sama w sobie, jak ja ją definiuję, to jest pewna zdolność do zadawania a. odpowiednich pytań, b. logicznego dedukowania pewnych wniosków, jakie możemy znaleźć po prostu w naszym problemie. To absolutnie nie jest zapamiętywanie wzorów, ani tym bardziej, broń Boże, liczenie czegoś na kartce czy w pamięci. Te wszystkie rzeczy są robione w dzisiejszych czasach przez komputer. Więc jeżeli tak zdefiniujemy matematykę i masz w sobie pewien pociąg do tego, jest to coś, co interesuje cię, myślę, że jeżeli tak byśmy definiowali matematykę ogółem, okazałoby się, że bardzo duża część społeczeństwa faktycznie byłaby zainteresowana tego typu problemami. Więc jeżeli masz w sobie pewien pociąg, masz w sobie coś takiego, co mówi ci, a dlaczego coś się dzieje w taki sposób, a dlaczego coś się dzieje w taki sposób, to jest duża szansa, że jeżeli dodasz do tego dużo ciężkiej pracy, mógłbyś poniekąd odnieść sukces w tej dziedzinie. Taki no, współczesny filozof, prawda? Tak jak kiedyś w starożytnej Grecji. Dlaczego to działa tak i tak? Tak. Oni też chodzili, obserwowali, analizowali, wyciągali wnioski na tej podstawie. To rozmawialiśmy trochę o tej takiej części teoretycznej, jak matematyka czy statystyka, ale to jest też w końcu programowanie i komputery, prawda, do których coś trzeba wstukać, napisać jakiś algorytm. Często bywa tak, że te początki z programowaniem bywają trudne, ale czy to się da przeskoczyć? Ja, tak jak mówisz, że jeżeli ktoś ma, czuje, że to jest to chyba warto próbować. Powiem ci tak, na swoim własnym przykładzie ja zacząłem programować 3 lata temu. To nie była historia z cyklu, kiedy miałem 10 lat, kiedy miałem 12 lat, zbudowałem swój pierwszą grę czy coś takiego. Nie, właściwie przez bardzo długi okres z programowaniem miałem nic wspólnego. Pierwszy raz z takim poważnym programowaniem spotkałem się w pierwszej klasie liceum, kiedy na lekcjach matematyki programowaliśmy coś w C++. Bardzo szybko, z racji tego, że wyjechałem do Anglii skończyć liceum, bardzo szybko, że tak powiem, nastąpił mój rozwód z C++ i już się więcej nie zobaczyliśmy. Natomiast na studiach faktycznie zainteresowałem się programowaniem i faktycznie było to coś, co mnie interesowało. Z racji pewnych predyspozycji, na pewno ścisłych, przychodzi to pewnie łatwiej. Natomiast jest to coś, tak jak mówię, że jeżeli ktoś czuje pewien pociąg, jest tym zainteresowany, programowanie samo w sobie nie powinno być problemem, jeżeli jest dla danej osoby ciekawe. No fajnie, to jeszcze zdradź mi tajemnicę, bo przydałaby mi się dodatkowa pensja. Czy ciężko byłoby przewidzieć wyniki w Totka? Wiesz co, w Totka nie, ale w innych rzeczach tak. Ale to, czyli co, z Totkiem byś sobie poradził? Nie, z Totkiem nie, z Totkiem tutaj nie, bo tutaj jest całkowita losowość. No dobra, to innych w kasynie nie może w takim razie, ruletę albo, nie wiem, jakąś grę karcianą. Wiesz co, tak, tutaj jeżeli chodzi o takie gry jak poker,
to światowej sławy pokerzyści są również bardzo dobrymi statystykami. Bardzo dobrze potrafią ocenić prawdopodobieństwo wylosowania danej ręki, potrafią ocenić prawdopodobieństwo danego układu kart. Także tutaj to bardzo przydaje się w takich grach losowych, ale też również u bookmachera. Nie chcę zacząć ze mną rozmawiać na temat zastosowania dynamicznych modeli regresji Poissona w przewidywaniu wyników meczu. Nie, to ja po prostu łapię najbliższy samolot do Londynu i lecimy do bookmachera robić pieniądze poważnie. Jasne. Jest to coś, w czym zajmowałem się przez jakiś czas hobbystycznie. I powiem ci szczerze, że tego typu model stworzony właściwie przeze mnie w wolnym czasie, on to jest bardzo ciekawe, bo on bardzo bliski sposób potrafił zwrócić kursy bukmacherskie, które były bardzo przybliżone do tych kursów z tych topowych, czołowych firm bukmacherskich. Także tego typu modele, one oczywiście są dużo bardziej rozbudowane i dużo bardziej skomplikowane, natomiast te fundamenty, one właściwie tam są. Także są to rzeczy, które istnieją, dzieją się tutaj na świecie tak jakby każdego dnia, w każdej minucie, mimo że na przykład tego w danym momencie nie widzimy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Czarku. Dziękuję bardzo. Przyjemność po mojej stronie. Cezary Klimczuk był dzisiaj moim i Waszym gościem, data scientist. Czarek, tak jak rozmawialiśmy, przewidział wyniki w Polsce. Praktycznie się nie pomylił. Wyniki wyborów prezydenckich oczywiście. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, to link do artykułu Czarka znajdziecie pod tym właśnie nagraniem. Czarku, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.